Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Rozwoju Wsi Długie Stare oraz Stowarzyszenie ZMW. W dniu dzisiejszym łączymy siły, aby głos mieszkańców gminy Święciechowa w końcu został usłyszany i aby powstała ścieżka rowerowa między miejscowościami Leszno, Lasocice a Długie Stare. W tej chwili nasze bezpieczeństwo jest bardzo narażone, gdy poruszamy się do największego w naszej okolicy miasta, jakim jest Leszno. My i nasze dzieci po prostu w tej chwili musimy się poruszać drogą krajową numer 12, która jest bardzo ruchliwa. W dodatku po drodze jest węzeł drogi S5 z bardzo dużym natężeniem ruchu i jest po prostu przejazd niemożliwy. Bardzo prosimy i wnioskujemy o to, żeby ta ścieżka w końcu powstała, bo jest tutaj bardzo potrzebna. Temat ścieżki rowerowej poruszany jest już od wielu lat. Były obiecanki, iż ścieżka ma powstać, gdy zostanie wybudowany węzeł S5 w Lasocicach. Węzeł powstał, ścieżki dalej nie ma. Były obiecanki, że ścieżka powstanie, gdy zostanie przebudowane skrzyżowanie z drogą krajową nr 12 w Lasocicach. Skrzyżowanie zostało przebudowane, sygnalizacja świetlna została postawiona, ale ścieżki rowerowej dalej nie ma. Czas z tym skończyć, bierzemy siłę w swoje ręce. Zachęcamy do śledzenia naszej akcji na naszym fanpage'u na Facebooku. Rowerem.leszno, Lasocice, Długie Stare.